oceniasz udział projektu Your Zeit w inicjatywie Docs to Go? Ja w tej chwili kończę swój film. I to jest z mojego punktu widzenia bardzo ważny moment, kiedy zaczynam rozumieć, że film wychodzi na zewnątrz. Że już się skończył i teraz będzie dla widzów. I to była dla mnie taka pierwsza konfrontacja z widownią, ze szczególną widownią, ale też w ogóle jakakolwiek prezentacja tego filmu na zewnątrz. I myślę, że dlatego to było super. Wiesz, brakowało mi tej drugiej części, tego, żeby była ocena ludzi, którzy oglądali, profesjonalistów, dystrybutorów, programerów, tego, żeby usłyszeć od nich, jaka jest ich reakcja bo na tym etapie, kiedy planujemy strategię tego, co się będzie dalej działo z filmem, jak będziemy dalej z nim pracować, to by było dla mnie bardzo ważne, więc szkoda, że nie mieliśmy czasu, żeby usłyszeć reakcję ludzi, którzy oglądali nasze prezentacje. Ale z kolei bardzo dobre było to, że dzięki tej prezentacji, teraz będąc na festiwalu, mogę jakby zahaczyć każdego i zapytać, co myśli o tym, co widział wczoraj. Jak podobały Ci się inne projekty biorące udział w Docs to Go? Jak oceniasz w ogóle prezentacje? Wiesz co, bardzo mi się podobały. To było w ogóle bardzo miłe znaleźć się w tak fajnym towarzystwie. I jakieś mam bardzo dobre wrażenie po tej całej prezentacji, po tematach, które były, po tym, jak z jednej strony są zupełnie różne, że wiesz, przychodzisz i tak, jeden film jest o Birmie, drugi jest gdzieś tam się dzieje na świecie, trzeci gdzieś tam, a z drugiej strony jakby wszyscy szukają czegoś intymnego, czegoś bardzo bliskiego w tych, że wszystkie te tematy takie, wiesz, dalekie, wielkie i pojechałem na koniec świata. Czy tak jak mój, znalazłam sobie najdziwniejszego człowieka, z którym mogę zrobić film. Koniec końców kończą się czymś bardzo intymnym, szukaniem jakichś takich znaczeń, wartości, treści. To jest kino, które ja bardzo lubię, które mi się bardzo podoba. I bardzo mi się podobało to, że te wszystkie projekty z Niesłem były zupełnie różne, a z drugiej strony miały w sobie coś wspólnego i tą częścią wspólną była taka chęć, pragnienie dotarcia do intymności, w tematu, bohatera, czegokolwiek, o czym jest ten film. Jak dotarłaś do swojego bohatera? Co zainspirowało Cię do nakręcenia filmu Your Zeit? No, ja dotarłam do swojego bohatera bardzo długą drogą. Tak jak wczoraj mówiłam, ja zawsze interesowałam się, studiowałam historię żydowską. Dla mnie zawsze to był temat, który był moją historią lokalną, historią miejsca, w którym wyrosłam. Natomiast jak spotkałam Meira, który jest bohaterem filmu, no to jest bardzo, bardzo długa historia, dlatego że to jest niezwykła rzecz tak naprawdę, że ja, która po pierwsze jestem kobietą i to chyba jest najdziwniejsze, ponieważ świat hasycki, świat bohatera, o którym robię film, jest światem, w którym płcie są bardzo podzielone i nie zdarza się taka rzecz, że nawet hasyckie kobiety robią filmy, w ogóle ich nie robią. Po drugie też jest to, że hasydzi w ogóle nie robią filmów i nie chodzą do kina. A też jest taka kulturowa rzecz, że jestem Polką, nie jestem Żydówką i docieram do bohatera, który jest ultraortodoksyjnym Żydem. No to się stało oczywiście w bardzo skomplikowany i dosyć cudowny sposób. Tak jak wczoraj mówiłam na prezentacji, skończyło się to tym, że Meir, mój bohater, zdecydował, że po prostu zostałam wysłana z niebios, ponieważ nie ma żadnego innego racjonalnego wytłumaczenia, dla którego ktoś taki jak on i ktoś taki jak ja mieliby mieć coś wspólnego, coś do zrobienia razem na tym świecie. I Meir myślał, że ja jestem wysłana z nieba, żeby mu pomagać przy tłumaczeniach, bo to rzeczywiście robiłam przez 7 lat, zanim nakręciliśmy film. Pracowałam i tak zresztą pokazuję, występuję w filmie w zupełnie uczciwej roli, to nie jest rola stworzona na potrzeby filmu, jako tłumaczka z polskimi władzami, z polskimi mieszkańcami tutaj. A jednocześnie no to zajęło mi 5 lat, żeby przekonać Meira, że ja zostałam wysłana z nieba po to, żeby zrobić film o nim. I po prostu za każdym razem przyjeżdżałam z kamerą, czy to był na początku aparat fotograficzny, czy to była taka domowa kamera i sprawdzałam granice, sprawdzałam, jak blisko mogę podejść, bo wiedziałam, że chcę podejść bardzo blisko, że chcę podejść do świata myśli, do jego perspektywy, żeby uchwycić to, jak Meir widzi swoją podróż do Polski. I taki był właśnie jeden dzień, kiedy przyjechałam na spotkanie w swoim mundurku tłumaczki i zapomniałam aparatu fotograficznego. I Meir mówi: Zuzanna, gdzie jest twój aparat?
I wtedy zrozumiałam, że ani ja, ani kamera nie jesteśmy dla niego niebezpieczeństwem, że to się stało naturalne, że jesteśmy gotowi, żeby zrobić film. No i zeszłego roku nakręciliśmy ten film. Kiedy planujesz ukończenie filmu i czy masz już jakieś pomysły na to, gdzie zostanie on pokazany? Planuję ukończenie filmu w najbliższą środę. Tak, jesteśmy teraz na etapie postprodukcji i właśnie wczoraj wyjechaliśmy jeszcze przed ostatnimi poprawkami i napisami. Także planujemy ukończenie filmu w najbliższą środę i oczywiście chcemy najpierw wysłać go na festiwale i tak jak zawsze najpierw chcielibyśmy zrobić to razem z Krakowską Fundacją Filmową. A co dalej stanie się z filmem? Myślę, że to się właśnie teraz decyduje. Teraz też będąc tu rozmawiamy z różnymi dystrybutorami i będziemy z nimi rozmawiać później. Też jakby starając się zrozumieć, jak daleko możemy dojść z tym filmem i co byśmy chcieli, na co możemy w ogóle liczyć w związku z nim. Ja jako debiutantka dopiero teraz jakby poznaję cały ten świat, więc nie mogę powiedzieć niczego o strategii, którą mam. Raczej szukam, sprawdzam i czekam i patrzę, co to wszystko oznacza. Jak oceniasz Krakowski Festiwal Filmowy jako widz? Czy masz okazję obejrzeć filmy, czy uczestniczysz w spotkaniach? Bardzo lubię wszystkie masterclass. Zawsze to jest taka możliwość spotkania się z ludźmi, od których czerpałaś inspirację, albo ja to się śmieję, bo to kiedyś tak ktoś powiedział, że chodzi o to, żeby ktoś cię tak dotknął i powiedział: Zuzanko, rób filmy. I takie masterclassy są naprawdę czymś takim, że to nie chodzi o to, że zdobywasz jakąś konkretną wiedzę na temat filmu, tylko chodzi o to, że przez chwilę jesteś z tym wielkim człowiekiem i on tak właśnie jakby dotyka cię i mówi: no idź rób filmy swoje. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne w ogóle możliwość spotkania się z różnymi innymi ludźmi, którzy robią w tym czasie też filmy, co przecież na co dzień nam się nie zdarza. Na co dzień raczej jesteśmy wszyscy pozamykani w swoich bunkrach, a tutaj nagle okazuje się, że większość ludzi, że jakby dużo ludzi żyje tym samym trybem życia co ty i rozumie twoje problemy. I to jest bardzo, bardzo ważna część tego wszystkiego, czym jest festiwal dla reżysera od tej strony, kiedy to ty już robisz filmy.